Każde dziecko lubi się bawić plasteliną lub modeliną, ale żeby stworzyć na przykład taką fantastyczną krowę, potrzebujemy plasteliny w wielu kolorach. Tak było do tej pory, ponieważ wyobraźcie sobie, że te wszystkie zwierzęta powstały z takiej modeliny. Modelina absolutnie bezpieczna, jeżeli chodzi o połknięcie. Oczywiście jej nie jemy. Jest leciutka, można ją formować w dowolny sposób, w dowolny kształt. Co jest istotne? Te zwierzęta, kolorowe zwierzęta, powstały na bazie białej modeliny. Co zrobić, żeby ona zaczęła być kolorowa? Wystarczy wziąć jakiś mazak, maziać tu i tam kawałek modeliny i ona przechodzi, zamienia się w dowolny kolor. Po jakimś czasie ona oczywiście wysycha i musimy kupić nową. Nie, i to jest niespodzianka, nie kupujemy nowej. Wyobraźcie sobie, że taką modelinę już zaschniętą skrapiamy trochę wodą, wkładamy do pudełka i po 24 godzinach znowu można z niej coś lepić. A takie cuda na tych targach pokazuje firma markozabawki.pl.